niedzielę 2 lata działalności świętowało Bocheńskie Muzeum Motyli. Miejsce ciekawe zarówno dla zafascynowanych światem owadów, jak i zwykłych ciekawskich, gdyż posiada największy zbiór motylich eksponatów w całej Polsce. Cieszy się też coraz większym powodzeniem wśród przyjezdnych. Odwiedza nas na pewno dużo więcej bochnian. Przyjeżdża już do nas właściwie już cała Polska, bo mamy zarówno gości, jak i z Pomorza, ze Śląska, z centralnej Polski, jak i z Mazur czy z Polesia. Z okazji urodzin muzeum przygotowało wystawę makrofotografii, na której w dużym zbliżeniu można było się przyjrzeć niektórym okazom. I są to stwory. Są to robaki, no, są to przede wszystkim chrząszcze. No, w dużym powiększeniu, jeżeli powiedzmy byłyby to wielkości psa bądź kota, to świat by inaczej został ułożony, na pewno by inaczej funkcjonował niż teraz. Ale na tym nie koniec niespodzianek, bo oprócz stałej ekspozycji liczącej około 4,5 tysiąca motyli i innych owadów, w niedzielę można było tam zobaczyć również kilkanaście kokonów i osobiście oczekiwać na narodziny motyli Arctia Selena. Choć jak mówi gospodarz muzeum, sprawa wymaga dużej cierpliwości. Czekam już około tygodnia czasu, a powinny się wylęgnąć w każdym właściwie momencie. Może być to dosłownie za 15 minut, a może być to, możemy jeszcze czekać na przykład do środy, bądź do czwartku. Te są trujące, to jedzą gąsienice, jedzą trujące rośliny.